No ale mamy astrologa XXI wieku, Grzegorza Skwarka. Ale zanim Grześ się pojawi, to może poprosimy Emily, żeby go zaprosiła. A Emily to jest córka? Tak. Dobrze, to mój tata obecnie jest rozchwytywany przed tym budynkiem, więc... Tata się po prostu teleportował. To jest naprawdę. Czy w międzyczasie, czy ja mogłabym tylko powiedzieć, że skoro tu jesteśmy na tej scenie... Coś chce mi jeszcze powiedzieć. To tak, chciałabym powiedzieć dziękuję Andy, dziękuję Zygi. A ja chciałbym już na koniec powiedzieć, że kocham was. Bardzo. Dziękujemy oczywiście Polonia Chicago. Cała Polonia na całym świecie i wszyscy Polacy, którzy nas oglądają, jesteście z nami. Dziękujemy. Dobra, to może teraz już bez zbędnego gadania, to na co dużo z was pewnie już tutaj czeka. Człowiek wielu talentów, wszechstronny, ubóstwo każdy. Człowiek zajmujący się astrologią wedyjską, aspekty medyczne z astrologii wedyjskiej, troszeczkę opowie o zasadach biegunowości, wspaniały Grzegorz Skwarek! Co? Ale córkę masz wspaniałą! Już go macie. Działa. Dzień dobry Państwu. Z kilkoma osobami się już przywitałem. Jest mi bardzo miło przybyć tutaj na zaproszenie organizatorów i też oczekiwań Państwa, także bardzo się cieszę i mam nadzieję, że ta inicjatywa będzie kontynuowana cyklicznie, bo jest taka dość duża potrzeba. Także... No w międzyczasie tutaj pokonamy te problemy techniczne, to chciałem powiedzieć, że nie da się tak w krótkim czasie wszystkiego jakby opowiedzieć, ale astrologia to nie jest takie coś, co ktoś może myśleć, że to jest odległe, poza nami, bo my zderzamy się z tym każdego dnia. Każdego dnia widzimy zmieniającą się pogodę, prawda? To są energie, które powodują pewien wpływ na nasze życie. Teraz obserwujemy, jakby czas przyspieszał, dużo zmian, które ta cykliczność zdarzeń się potwierdza i teraz wychodzimy z jednej ery czy epoki, która była charakterystyczna pewne cechy i teraz wchodzimy w epokę taką, która powoduje jakby tworzenie wielu różnych technologii, nowych rzeczy. Nowe rzeczy będą się budzić do życia. I widzimy to. Widzimy burzenie starego systemu lub można powiedzieć jeszcze walkę starego z nowym. Ta walka jest odwieczna, bo nawet widzimy w takich filmach jak Gwiezdne Wojny, Star Wars, kiedy Luke Skywalker chodzący po niebie, światło chodzące po niebie jest jakby takim synonimem Słońca. Jego ojciec, noc, czy tam Saturn w czarnym kolorach. Także to ta walka dobra ze złem, ona istnieje cały czas, tylko to nie jest takie dobro i zło, które my odbieramy w takim sensie, że to złe to jest to, czego my nie wiemy, czego się boimy, bo wiadomo, że noc nie jest zła, tylko po prostu nie wiemy. Jak wejdziemy do ciemnego lasu w nocy, to nie wiemy, czego możemy się spodziewać i ten strach przed tym powoduje to, że my tego nie wiemy i się boimy. Tak samo jest z dniem, wszyscy wyczekują tego słońca. No i dlatego to słońce jest tak uwielbiane, bo ma na nas pozytywny wpływ, rządzi też serotoniną, hormonem szczęścia. Każdy uwielbia to słońce, lubi się ogrzać w ognisku domowym słońca. Słońce tworzy też życie, jak na wiosnę budzi się słońce, to wszyscy się radują, że rodzi się tak jakby życie. I to ten początek tutaj przypisany dzisiaj błędnie do 1 stycznia jako początku nowego roku nie ma się, jakby nie pasuje do tego, co było kiedyś. Kiedyś te początki roków, różnych lat były bardzo mocno osadzone w te cykle astronomiczne, astrologiczne
I nie ma tutaj przypadku, że pewnych etymologii słów typu marzec widzimy tutaj początek wiosny. Także to, że się rodzi życie wtedy i wszystko rozkwita, jest to po prostu taki okres, który jakby inicjuje początek danego cyklu, czyli wędrówki Słońca. I to jest wędrówka Słońca przez różne 12 domów, 12 znaków zodiaku. I każde z tych znaków się różni. Także Słońce zaczyna, inicjuje się zawsze od numeru 1, tak, numerologiczna jedynka, i pokazuje nam narodziny życia. Dużej energii, bardzo dużej, która pokazuje nam pojedynczą energię. I to jest cecha Słońca, która mówi nam o nas samych, o naszym ciele, o naszym ego. I to jest właśnie pierwszy etap tego Słońca. Ja sekundkę sobie... Można przerzucać? O, pierwszy dom. O, mamy tutaj pierwszy dom. Czucie siebie, ciało fizyczne, kierunek życia. Rodzi się Słońce, czyli można powiedzieć, że nasze życie, które się zaczyna w płodzie, to jak zobaczymy pod mikroskopem, to zobaczymy pierwszą komórkę, numer jeden, pierwszą komórkę, i bardzo często zaczyna się od głowy, później dopiero następne części ciała, czyli zaczyna tutaj Mars, który jest pierwszy, rządzi znakiem barana, oraz pierwszym domem jest to po prostu, mówi o naszej głowie, ale też o naszym ciele. I wszystkie te cechy, które będziemy później omawiać, te sektory, domy, to mniej więcej jest to bardzo tożsame z tym, z tą wędrówką tego Słońca. Także jakby Państwo sobie wyobrazili wędrówkę Słońca od wiosny, czyli załóżmy od końca marca, od drugiej połowy, kiedy zaczyna się cykl, czy cała historia w mitologii wędrówki Słońca, czyli pierwsze narodziny czegoś pojedynczego jest, prawda? Czyli jest to Słońce i ono wędruje potem na drugi dom, dom byka, i zobaczcie, że tutaj pierwszy dom mówi nam, że jesteśmy sami, jest coś pojedynczego, czyli nie jest nakierowane na siebie. W Słońce później wchodzi w drugi znak, czyli znak byka, i tutaj literka B, nawet z etymologii mamy dwa brzuszki, czyli mamy tutaj jakby synonim piersi, pierwszy brzuszek, drugi brzuch ciążowy, czyli mamy dualny znak na B, i byk też się zaczyna na B. Zresztą nasz polski język jest bardzo stary i tutaj można też wiele etymologii wywodzić z naszego języka, jak i z sanskrytu, który też jest z polskim językiem bardzo powiązany. I B zawsze oznacza coś więcej niż jeden. Także mamy tutaj już dom rodziny, prawda? Czyli nie jesteśmy już sami, to Słońce nie jest osamotnione, tylko ono sobie wchodzi w drugi dom, który mówi o materialnych aspektach. Zarabianie, pieniądze, finanse, no wiadomo, to wszystko przekłada się na przydomek drugiego domu, który mówi ja mam. Troszkę przyspieszymy tą wędrówkę Słońca, żebyśmy zdążyli ze wszystkim, ale no, jestem pewien, że będzie łatwiej Państwu później odbierać inne informacje. Później mamy trójeczkę, dom bliźniąt, i to jest Słońce wychodzi ze znaku byka, z drugiego domu, i wchodzi w trzeci znak bliźniąt. Ono oznacza dom komunikacji, naukę języka, odwagę, motywację. Bliźnięta rządzą dłońmi, także tutaj poznajemy też często bliźniąt po gestykulacji dłońmi, jak mówią. Komunikatywność i rodzeństwo, krótkie podróże, bo przeciwległy dom trzeciemu jest to dom dziewiąty, to długie podróże, tutaj mamy krótkie. I to mówi też nam o bliźniakach, czyli Słońce uczy się komunikować ze światem na początku etapach życia, tak u nas jak występuje w horoskopie jakiś trzeci dom, to mówi o komunikacji z naszym rodzeństwem, bo wiadomo, uczymy się komunikować od rodzeństwa w formie zabawy, potem ze światem zewnętrznym. Także trzeci zawsze mówi o naszych tutaj bliskich, ale o domu komunikacji. Czwarty dom, zobaczcie, że już ten trzeci dom, z którym Słońce
znalazło swoją drugą połówkę i nauczył się komunikować, to tutaj czwarty dom jest to dom matki, dom macierzy, dom znaku raka, który zawsze utożsamia się z żywiołem wody i z księżycem, który rządzi tym znakiem raka. Czyli mamy tutaj dużą empatyczność, emocjonalność, opiekuńczość, nadopiekuńczość, psychologia, która jest rządzona w astrologii przez księżyc, bo jak wiemy, nasz mózg składa się z 99% z wody, czyli już wiemy, co będzie rządzić naszym mózgiem, wiadomo, księżyc. I tutaj mamy wszystko, co z macierzą, domem matki, domem rodzinnym. Jeśli Polonia emigruje do Stanów Zjednoczonych, to dom czwarty jest Polską dla nich wtedy, bo to jest ta macierz, z której się urodzili, skąd się wywodzą. Przechodząc ze znaku raka, który jest takim domem opieki, energia opiekuńcza, żywioł wody, przechodzimy tutaj, słońce sobie robi wędrówkę na sierpień, na znak lwa. Czyli tutaj mamy już dom dzieci, które są utożsamiane z kreatywnością, ciekawością świata. To jest sektor, który jest związany z dziećmi, z kreacją, z wnętrzem tego domu czwartego. Dom czwarty to jest jak budynek jako całość, a piąty mówi nam też o domu, ale bardziej wnętrzu tego domu. Ciepło, ognisko domowe tego naszego domu. Czyli tu mamy ten dom dzieci, kreacji, wszystkiego, co daje nam wygodę, psychiczne bezpieczeństwo, to tutaj sobie słońce kreuje. Tutaj uczy się kreować. I przychodzi do domu szóstego i ten dom panny, czyli mamy te żywioły tutaj, żywioł ziemi, czyli praca. Zawsze jak gdzieś widzimy żywioł ziemi, to jest związane to z pracą. Z zarabianiem też, czyli tutaj mamy codzienne, rutynowe zajęcia, odporność, wrażliwość na choroby, spektakularność pracy, zdolność kontrolowania. W ogóle to jest dom medycyny i zdrowia, akademickiej medycyny, czyli jeśli ktoś w horoskopie ma tutaj węzły północne lub południowe wskazujące, no to też to jest też dom wszystkich rodzajów diet i flory bakteryjnej. To jest dom środkowy, jak widzimy, tej dwunastki i ten środkowy pokazuje nam tutaj odcinek brzucha, którym rządzi, czyli panna, wrzesień jest tutaj domem mówiącym nam o florze bakteryjnej. I przechodząc dalej, oczywiście z angielskiego virgin, virgo, to tutaj mamy dom energii kobiety. Przechodząc dalej na dom siódmy, to są wszystkie rodzaje partnerstwa. I to jest dom związków, dom związków biznesowych. No najczęściej, najprościej to w horoskopie, jeśli występuje dom siódmy, to mówi nam o mężu, czy o żonie, czy o domu rodziny. Tutaj się zaczyna tak zwana ta grupa ryzyka związkowego, kiedy on wystąpi, węzeł północny lub południowy w tym domu, to się zawsze dużo, dużo ciekawego dzieje. Jest to dom oczywiście wagi, równowagi, dom prawników wielu też, to w zależności też od układu. Energie równoważące wagi, tutaj jest Wenus, która nimi rządzi, tą wagą, dąży do równowagi, czyli ma taką cechę, ja równoważam ten dom. Ósmy dom, wędrówka Słońca przechodzi z października wagi przechodzi na dom ósmy. Ósmy dom, na pewno w Stanach Zjednoczonych bardzo popularne święto Halloween, dynia wycięta w sposób imitujący trupią czaszkę. Bierze się to stąd, jeszcze od celtyckiego święta, które też kiedyś zawsze było powiązane z naszym słowiańskim czy scytyjskim świętem. Także to kiedyś była i te święta były jedne. Oczywiście nazwy zmieniły, ale jak widzimy podobieństwo dat, które oczywiście one są przesunięte, bo ta data 31 października, u nas 1 listopada, to jest tylko jeden dzień różnicy, pokazuje nam granicę, kiedy zaczyna dominować ciemność, czyli noc. Oczywiście, jak wiadomo, ciemność, noc kojarzona ze strachem, z trupią czaszką, z czymś, czego nie widać i oczywiście z końcem dominacji Słońca, a z dominacją ciemnej strony utożsamionej ze śmiercią lub drugą stroną. Dlatego ósme domy w horoskopach są związane często ze śmierciami klinicznymi, z powrotami z tamtej strony. To jest dom śmierci, tak. Dom życia i śmierci to jest dom transformacji. Nie do końca śmierci, to jest dom transformacji.
wewnętrznej zmiany. Jest rządzony przez planetę Mars, z różnicą tylko taką, że skorpiony, które tutaj w tym okresie, jakby skorpion włada domem ósmym, jest bardzo mocną energią taką podejrzliwą, dużo jest detektywów, dużo jest osób uwielbiających astrologię, zagadki świata, tajemnice świata, to jest właśnie ten ósmy dom antymaterialny, w przeciwieństwie do byka, bo on się łączy z drugim domem materialnym, jeśli chodzi o biegun ósmego domu. Przeskakując ósmego domu skorpiona, wskakujemy na dom dziewiąty i tutaj mamy te domy u osób wyjeżdżających za granicę, też Stany Zjednoczone, no to ten dziewiąty dom strzelca jest to dom podróży, dom zagranicy, to jest dom ojca, dom całej wiedzy alternatywnej, bo podróże kształcą, dlatego ten strzelec, bardzo wesoły znak, jest właśnie władcą tego dziewiątego domu. Jak w przypadku trzeciego domu mieliśmy krótkie podróże, to przeciwległy biegun dziewiąty dom, to jest właśnie długie podróże, ale też systemy religijne, duchowość. Jak widzimy tutaj osoby, które wpadają w jakąś sektę, to węzeł północny bardzo często miał w domu dziewiątym, w domu strzelca, którym rządzi Jowisz. Jak pojedziemy jeszcze dalej i zobaczymy, jak w sanskrycie jest Jowisz, to Jowisz znaczy guru. Czyli mamy tutaj dom guru. Także tutaj, jeśli węzeł północny wpadnie do domu guru, to dusza sobie szuka jakiegoś guru, żeby po prostu, no jest to po części droga życiowa tej osoby, no ale bez panowania nad tą energią, no są różnego typu konsekwencje. Jak pamiętamy z historii, jakiś Ted Bundy, który tworzył sektę wyznawców, to tutaj on reprezentował jakby przerobiony ten dziewiąty dom religii czy domu guru i przyciągał osoby, które miały go doświadczać. I tutaj jest właśnie odpowiedź, dlaczego czasami tak ludzie są mocno zaślepieni na różne wątki, czy to będzie religię, czy to będzie sport, czy to wszystko zależy właśnie od tych domów, w zależności od układów horoskopów. Dziesiąty dom, to już jest, znowu mamy żywioł ziemi, koziorożec tutaj rządzi tym dziesiątym, jest to wszystko, co związane też z nieruchomościami, z pracą, z autorytetami, też dom polityki, też dom autorytetów. No i tutaj dziesiąty jest to dom ojca, równie tak samo jak dziewiąty. Koziorożec jest to znak, można powiedzieć, mieszczący się w okresie zimowym. Okres zimowy nie sprzyja innowacjom, no bo wiadomo, że przychodzi mróz, trzeba nazbierać drewno na opał. Także cecha koziorożca jest to praca, ciężka praca, powtarzanie pewnych schematów, schematycznie też często pracują. Czasami się nawet boją właśnie tych innowacji, bo nie mają czasu, żeby zaryzykować jakąś innowację, która mogłaby się nie powieść, kiedy przyjdzie wielki mróz i człowiek nie zdąży przetrwać. Dlatego ta cecha tutaj tego dziesiątego domu oraz znaku koziorożca. Jedenasty dom, mamy tutaj dom wodnika, już żywioł powietrza, czyli tutaj najbardziej chyba wolnościowy z domów, przyporządkowany do epoki wodnika, do epoki tej nadchodzącej teraz, bo wiadomo, że zmienia się epoka ryb. Tutaj mamy tą epokę ryb, która trwała 2150 lat i ona tutaj się kończy i zaczyna się to, że w astrologii wszystko się cofa wstecz, czyli mamy od 12 do 11 do tyłu. To dzisiaj może się to dziwne wydawać, ale tak to są można powiedzieć, odlicza się to wstecz. Także z 12 domu ryb, która miała przydomek Ja wierzę, przechodzimy teraz tą transformację w 11 dom, który ma przydomek Ja wiem, czyli jest związany ściśle z wiedzą. Dużo ludzi będzie zadawać pytania, podważać, szukać przyczynowości, praktyczności w działaniu. Także Uran, który rządzi wodnikiem. Co ciekawe, mamy tutaj Ur, przedrostek Ur. Literka U oznacza coś, co jest albo zakopane pod ziemią, albo ukryte, tak, urna. Także tutaj po etymologii tego Urana można to przypisać do biblijnej apokalipsy, która dosłownie znaczy rozdarcie kurtyny. Nie oznacza ona żadnego końca świata, znaczy rozdarcie kurtyny i ukazanie czegoś, co było przez długie setki lat przed wami, przed ludźmi chowane, czy ukrywane, czy
czy ludzi po prostu nie dopuszczali do tego rodzaju wiedzy. Dlatego apokalipsa dosłownie znaczy, można powiedzieć, równa się Uran, czyli pokazanie ludziom rzeczy, które do tej pory były nieosiągalne. I widzimy, że coraz więcej rzeczy wychodzi powoli na jaw i sami widzimy, że to są rzeczy, które długo, długo przed nami były ukrywane. I to jest właśnie cecha też 11 domu, jak i oczywiście wszystkich nowinek technicznych, innowacji elektrycznych, samochodów, aplikacji mobilnych, bo tutaj wiadomo, wodnik jest technologiczny, no jest wolnościowy, ale też rządzi, poza Uranem też rządzi nim Saturn i jest troszeczkę taki też ta cecha tego zamordystycznego Saturna, która się teraz pojawia, może być związana oczywiście z przechodzeniem, czy wchodzeniem mocniej w oddziaływanie tej planety Saturn, która właśnie wodnikiem rządzi. Ale co nie zmienia faktu, że Saturn coś musi doprowadzić do końca, coś musi zburzyć, żeby powstało coś nowego. Także mamy tutaj cechę tego 11 domu. 12 dom oczywiście kończy cały cykl, 12 dom ryb. Ryby są bardzo mocno duchowe, antymaterialne. One odpowiadają za sen. Jest taki doktor Taran bodajże, który specjalizuje się w wybudzaniu ludzi ze śpiączek. To widziałem, że właśnie tutaj ma ten dom ryb. Nie pamiętam teraz, węzeł północny chyba w 12 domu ryb. Także one jakby kończą cały cykl dwunastki. Dlatego też każda z tych cech, gdzieś człowiek ma, jeden ma więcej ryb, drugi ma więcej wodnika. Dzisiaj widziałem, że z wieloma osobami, z którymi rozmawiałem, że ten wodnik tam naprawdę tutaj jakby dominuje, jego statystycznie tutaj jest najwięcej, w różnych układach znaków. Także tutaj tak na szybko to może opominiemy. Nie? No. Dobrze, to nie pominiemy, cofnę. Baran jest, ja jestem tutaj, to można powiedzieć, że baran to jest nic innego jak biblijne przykazanie, jam jest Bóg twój, prawda? Bo pierwsze przykazanie mówi ja jestem, kiedyś starosłowiańskie bóstwo Jessa mówi o tym, że jestem, czyli ktoś pojawia się, są narodziny, jest jakiś początek. Słońce utożsamiane z Bogiem bardzo często pokazuje nam Trójcę Świętą, czyli Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, ze względu na to, że władca pierwszego domu Słońce, synonim Boga Stworzyciela, rodzi się, potem góruje na godzinie 12 w znaku Lwa, a zachodzi w znaku Strzelca, czyli te zachodzące Słońce w znaku Strzelca. Mówiłem wcześniej, że Strzelec rządzi domem 9, to jest ten dom guru, jest bardzo duchowy. Także baran jest to ten taki najbardziej inicjujący, to jest ta energia dziecięca. Także to on jest władcą pierwszego domu i tutaj Mars jakby dominuje. Czyli wszystko tutaj z ego, z ciałem, z mięśniami, on rządzi też mięśniami, z układem nerwowym i tutaj to jest cecha barana. Oczywiście tutaj mamy jeszcze głowę, którą rządzi, oraz czasami oczodołami, czasami dolną szczęką. Byk, który ma przydomek ja mam, jest drugim znakiem zodiaku, już tutaj rządzi nim planeta Wenus. Tam wcześniej, przypomnę, że rządziła planeta Mars. Tam, gdzie rządziła planeta Mars, tam będziemy zawsze widzieć wielu sportowców, bo to jest energia bardzo duża, która jakby dodaje człowiekowi energię do pokonania. Oni walczą z samym sobą, pokonując różne rekordy, także tutaj ten Mars jakby jest uwidoczniony. Byk ma przydomek ja mam i to jest znak kumulujący. To jest znak kumulujący, bardzo mocno rodzinny, bardzo mocno związany z materią też, czyli ogólnie wszystkie byki mają takie zdolności biznesowe. Też w zależności, gdzie w układzie horoskopowym on wystąpi, to taka też musi być interpretacja.
jeśli wystąpi węzeł północny, który pokazuje nam cel w znaku byka lub w drugim domu byka, to pokazuje nam, że mamy nauczyć się materialnego aspektu życia, zarabiania, działalności gospodarczej. Także ta Wenus, która rządzi bykiem, oczywiście też tym znakom nada pewne cechy związane z, bo Wenus mamy tutaj żeński znak, czyli Wenus jest to no, planeta piękna, beauty, cała kosmetologia, perfumy, najwięcej perfumiarzy to są znaki byka, które mają no, troszkę lepszy węch, są bardziej wyczulone na zapachy. Znak wagi, którą Wenus rządzi, oraz znak byka. Także jak widzimy, tutaj się pojawia 12 znaków, ale jak widzimy, że na przykład te planety mogą rządzić dwoma różnymi znakami, a później wytłumaczę i dojdziemy i zrozumiecie Państwo, skąd bierze się w ogóle ta dwunastka, te 12 znaków. Także tutaj mamy znak byka. Skracając troszeczkę, żebyśmy zdążyli, przechodzimy na bliźnięta. Tam wcześniej znak miał przydomek ja mam. Tu mamy ja myślę. I tutaj planeta Merkury, która rządzi bliźniakiem, jest bardzo komunikacyjna, oczywiście od matematyki, od informatyki, od social mediów, to od podróży również, no bo Merkury to jest Hermes, i także tutaj ten transport też i komunikacja. Rządzą po prostu trzecim domem też dłoni. Dłonie mają specyficzną energetykę. No i tutaj węzeł północny Igi Świątek jest właśnie w trzecim domu bliźniąt, którą tymi dłońmi rządzi. Także jeśli by Państwo chcieli znaleźć klucz do jej sukcesów, to nie jest ukryty ani tutaj w znakach zodiaku, ascendencie czy księżycu, tylko ukryty jest w węźle północnym, tak zwanym Rachu, który pokazuje bardzo mocną energię nakierowaną na daną część ciała. Rak to jest ten najbardziej odczuwalny, czyli wiadomo, że księżyc, który nim rządzi, teraz wiemy, że księżyc jest od odczuwania. Jeśli jest dominacja księżyca w znaku raka, wtedy naturalnym jest, że człowiek jest bardziej opiekuńczy w stosunku do dzieci, bardziej się przejmuje. Wiadomo, jak znak rak starożytni przedstawiali, chodzi do tyłu, robi krok do tyłu. I tak też zachowuje się rak, czyli robi krok do tyłu i zastanawia się po prostu, czy to jest dobre, a może niedobre, a może znowu, czy to będzie dobre. I tak to jest właśnie ta cecha. I to on też jest przeciwwagą, oczywiście każdy z tych znaków jest przeciwwagą do znaku odpowiadającemu. Także tutaj przeciwwagą do raka jest koziorożec, zimny koziorożec, stąd, że Saturn rządzi nim. A przeciwieństwo tego zimnego znaku jest właśnie rak, który jest bardzo mocno emocjonalny. Tutaj właśnie te znaki żywiołu wody najczęściej płaczą, czy się wzruszają. Także no, to jest bardzo potrzebny znak. Wtedy gdybyśmy wybierali prezydentów, czy kobiety, czy mężczyzn z dominującym tym znakiem raka jako decyzyjnych w naszym rządzie, no to by było fajnie, bo jednak dbaliby o to, żeby nam było dobrze. Także już tutaj przejdziemy dalej. Także lew jest kreacja, to jest tutaj tworzy najwięcej osób, czy mających działalność gospodarczą, wytwarzających nawet jakieś meble od zera, ławki, czy jakieś obrazy, kreuje, maluje, tworzy jakieś arcydzieła. To jest kreacja, także lew tym rządzi. Jak chcecie sprawdzić hotelarzy tych największych na świecie, chociażby Donalda Trumpa chyba tam miał styczność z nieruchomościami, to jego ascendent wedyjski jest to lew Maga i tutaj właśnie ten lew jest władcą, rządzi sierpniem i osoby niekoniecznie muszą być urodzone w sierpniu, żeby być dobrymi hotelarzami lub w ogóle, żeby tutaj coś w tym kierunku działać. A wyjaśnimy później, dlaczego tak jest. Panna analizuje najczęściej, to jest najbardziej analizujący znak. Jeśli chcecie Państwo pracownika, który jest metodyczny i zawsze kończy po sobie pracę i lubi rutynę po prostu, to każdego dnia może przychodzić i pracować i robić w kółko to samo i w ogóle to go w ogóle nie zmęczy. Także to jest przeciwieństwo do znaku barana, który nie wytrzyma takiej monotonii. Także jak wchodziłem do biura i tam ktoś mnie pytał, żebym zgadł kogoś znak w jakimś, pamiętam, salonie BMW,
i czy to tam panowie, tam było 6 biurek. I mówię, panie Grześku, niech pan znajdzie, niech pan zgadnie na znak, a jedno biurko było puste. Ja mówię, waszego nie zgadnę, ale tu siedzi baran, tu siedział baran. Bo już go nie było tam, bo to był czas lunchowy, także już musiał gdzieś wybyć. Także panny są bardzo analityczne, dlatego też jest dużo informatyków. Oczywiście tam planeta Merkury, która rządziła wcześniej bliźniakiem, rządzi nam tutaj panną. Merkury jest też związany z medycyną, synonim tych dwóch węży, którzy wisi na każdej aptece, dom diet, żywioł ziemi, czyli to też jest panna. Wszystko, co ze zdrowiem, to najwięcej lekarzy tutaj, nie tylko oczywiście znak panny, bo to wedyjskie znaki też są medyczne i to mogą być różne, ale ogólnie przyjmujemy, że ten środek, czyli medycyna, Merkury nim rządzi, to jest właśnie środek, nasza środa w dniu tygodnia, która pokazuje szóstkę, czyli dzielimy 12 znaków na pół, mamy tutaj środek, czyli brzuch w ciele człowieka. Waga, ja równoważem, wagi są bardzo komunikatywne. Szala jest właśnie tym symbolem, no, dąży do równowagi, jest bardzo, lubi dużo mówić, jest bardzo wesoła, jest bardzo kreatywna. No i oczywiście planeta Wenus, która nią rządzi, też bardzo często pcha wagi do sektorów związanych z pięknem, z beauty. I oczywiście tutaj nerki, jeśli chodzi o części ciała, to waga nimi rządzi. Skorpion właśnie to jest najbardziej pragnący znak, on zawsze czegoś pragnie. I te pragnienia i te emocje, które w sobie dusi, tłamsi, bardzo często przekładają się na problemy skórne, z bielactwem, z różnymi łuszczycami, siwymi włosami, które się pojawiają dużo wcześniej u skorpionów. Także tutaj widzimy przeciwieństwo. Widzimy też, że skorpionem rządzi Mars i baranem rządzi Mars. Tylko, że Mars rządzący baranem pcha człowieka do przodu. Ta energetyka jest do przodu, a skorpiona ten Mars jest w drugą stronę, do wewnątrz. I dlatego skorpiony bardzo są emocjonalne, bardzo mają problem z wyrzuceniem tych emocji z przeszłości na zewnątrz i bardzo często tłamszą w sobie te emocje. I to jest właśnie ta cecha tego znaku skorpiona. Choć kiedyś nie było znaku skorpiona, a był wąż. Także tutaj często wiele ludzi zadaje pytanie. I ten wąż jest tutaj synonimem skorpiona. To w sumie są zwierzęta, które nikomu nie uda się oswoić. Ani węża, ani skorpiona. I tak samo kiedyś, nawet w tym, w słowiańskim horoskopie nazywa się w tym okresie żmij. On tam trwa nawet do początku grudnia. Także tutaj mamy tych najlepszych detektywów, to są właśnie skorpiony. No, skoro jak wcześniej widzieliście ten cały Halloween, to początkuje właśnie okres skorpiona ciemności i tego, czego się bardziej obawiamy. Strzelec jest oczywiście znak, jeden z weselszych znaków. Tutaj mamy takich komediantów jak Jim Carrey czy inni. Bardzo pozytywny, no oczywiście z podróżami, związany zawsze z jakąś wizją i ideałami, to strzelec jest utożsamiany też z wiedzą alternatywną właśnie. To jest jednak taka wiedza nieakademicka, ale też szkolnictwo wyższe. Tutaj strzelec rządzi też szkolnictwem wyższym i za granicą. I koziorożec to jest oczywiście materia, to też Saturn tutaj rządzi tym porządkiem, pracą, z autorytetami. Myślę, że to, żebyśmy zdążyli, to tu jest akurat, ja wierzę, to jest właśnie ta, jeśli Państwo się zastanawiali, dlaczego przez ostatnie setki lat, a może i dłużej, no po prostu nie było jakiegoś rozwoju naukowego, tylko bardzo często ta edukacja jest oparta na wierze, że mamy w coś... No ale wodnik to jest to następna epoka, bo to się idzie wstecz, prawda? Także tutaj mamy tutaj ryby, które ta epoka wcześniej była nacechowana określeniem ja wierzę, czyli można powiedzieć rozwój religii, rozwój wiedzy, czy edukacji opartej na powtarzanych sloganach i no trudno wynieść po 20 latach ze szkoły coś,
co w praktyce można wykorzystać poza tabliczką mnożenia. I to jest właśnie efektem tego, co dzisiaj mamy, że jesteśmy troszeczkę odcięci od wiedzy przez setki lat. I cała nawet astrologia, czy nawet te przesunięcia znaków, które dzisiaj są widoczne, chociażby po sturze człowieka, czy wygląda jak bliźniak, czy jak rak, to tutaj musimy brać na wiarę, że wiele osób miało trudność ze zrozumieniem, że nie są tym znakiem zodiaku, którym są. To chodzi o tą precesję i te wszystkie przesunięcia. Możemy to zweryfikować oczywiście po wyglądzie fizycznym, ale nie tylko. No tutaj to jest ta epoka, która się powoli kończy, a przechodzimy w epokę wodnika. Gdzie ona jest? To, epokę wodnika, która ma już przydomek Ja Wiem. To jest oczywiście jedenastka, mistrzowska liczba. No i tutaj wszystko, co teraz obserwujemy, związane z energetyką, z prądem. Tutaj jest wodnik ściśle związany z prądem, z elektrycznością. Zawieruchy z elektrycznością, z węglem, z całą energetyką, z samochodami elektrycznymi. To jest wszystko już cecha nie ryb, a właśnie tego Saturna i Urana, jakby, które rządzą tym znakiem wodnika. Oczywiście pozytywne jest to, że Uran zachowuje się w astrologii dość drastycznie, także jeśli ta epoka następuje, no to widzimy, że te zmiany troszeczkę jakby przyspieszają, że jest dużo, dużo zmian. Ale tutaj jest to cykl, także nie możemy się tego obawiać, bo jest to oczywiście coś nowego, ludzie zawsze bali się nowego, ale powoli, powoli sami się będziecie przyzwyczajać do newsów z telewizji, które będą dziwne, trudno zrozumiałe, trudno weryfikowalne i tak to też będzie, ale z każdym dniem te zmiany będą następować na naszą korzyść, że tak powiem. Monia, włączysz mi ten numer 5. Także najważniejsze tutaj, żeby to zrozumieć, że chodzi głównie o to, że przez setki lat jest wszystko jest w ruchu. Cykl, wszystko jest w ruchu. Praktycznie cały czas następuje ruch. I nasz wszechświat jest oparty matematycznie. Te wszystkie wzorce można przewidywać i one się powtarzają. To jest 5? 5. Tom 5, A4? Numer 4. A4? Dobrze, tu. Tak. Tao rodzi jedność, jedność rodzi dwoje, dwoje rodzi troje, troje rodzi 10 tysięcy rzeczy. Lao Tzu tak powiedział. Tutaj mamy pokazane wiązkę światła, która światła oczywiście, światło jest falą, prawda? Czyli tutaj mamy załamywanie się tych fal, które tworzą nam specyficzną energię, która później my nazywamy znakami zodiaku. Sekundkę, a możesz wyjść z tego? Zjedź niżej. Niżej. Jeszcze niżej. Jeszcze. Troszkę wyżej. To numer 5 byś mi włączył. Także zaraz zobaczymy, że kolory czy dźwięk to mniej więcej to są tożsame rzeczy. Jest to po prostu fala, która jest o różnych długościach. I te różne długości fal oddziałują w różnych okresach, w tych 12 różnych okresach w ciągu roku.
Dobra. Ale ja muszę zobaczyć ten... A piątkę mam. Mhm. Dobra, tylko mi przewin te slajdy. Niżej, jakbyś mogła. Tym paseczkiem ja sobie znajdę tam jeden taki ciekawy. O, czekaj. Wyżej. A tu. Ten tu. Ten granatowy? No może być. Tutaj tylko chciałem pokazać, jak te energie kosmiczne przechodzą z góry. I one idą w postaci 7 różnych energii. Dzisiaj nie będziemy omawiać 7 promieni, z których wywodzi się 12 rodzajów znaków, ale mniej więcej one przechodząc przez tutaj Plejady, Syriusz, załamują się i rozszczepiają, te 7 promieni rozszczepia się na 12 różnych znaków, ale jak widzimy, że i znakiem Barana rządzi jedna ta sama planeta Mars, jak i znakiem Skorpiona, tylko działa troszkę inaczej, że tutaj to jest właśnie ten efekt. Tutaj mamy długość fali. Promień osobowości może być mieszanką kilku kolorów promieni. Naraz i może wytworzyć hybrydowy kolor w Twojej aurze lub jest unikalną mieszanką dowolnej liczby 7 tęczowych promieni. Te promienie też widzimy w kolorach naszej tęczy. Ona się pojawia wtedy, kiedy w powietrzu jest wilgoć czy pada deszcz. To załamywanie się tych promieni pokazuje nam różne kolory i jak widzimy, czerwony kolor to jest kolor związany z naszym ciałem. Ono jest najdłuższe, czyli tutaj jest najbardziej materialne. Te krótkie fale, tutaj mamy kolory indygo, to są już bardzo antymaterialne, to są duchowe. Środkowe, wizualne światło, można powiedzieć, wszystkie te kolory połączone w całość dają nam białe światło, które widzimy na zewnątrz. Nie widzimy kolorów, widzimy wszystkie te kolory połączone, dlatego nie widzimy tego, tylko widzimy białe światło. Ale w pewnych momentach po burzy, po deszczu mamy tą soczewkę i widzimy, że te kolory się załamują się, przechodzą przez pewien pryzmat i wtedy je możemy zobaczyć. Te 7 to w całej mitologii pojawia się bardzo często, mamy też 7 dni tygodnia. Wzorcowa energia tych 7 promieni rodzi nam 12 znaków różnych, przyporządkowanych do 12 różnych okresach w roku. Już tutaj sobie. Tutaj mamy skalę w muzyce. Tutaj jest akurat akumulacja elektronów jest ciągła, więc układ okresowy byłby dokładnie przedstawiony jako ciągła spiralna wstęga rozszerzający się, wir toczący się wokół siebie jak muszla, ślimak, galaktyka czy skala. I to jest właśnie zasada oktaw, czyli ta cała pierwiastki Mendelejewa wcześniej były nazywane zasadą oktaw, dlatego że widać było, że co 7 lub te pierwiastki można było potęgować i zmieniały się w inny pierwiastek, czyli załóżmy, że jak widzimy węgiel jest oznaczony C6, to krzem mamy SI14. Także oktawa powoduje nam, że są to jakby 2 różne pierwiastki, ale wywodzące się ze wspólnego źródła. I tutaj mamy wspólne cechy, czyli mamy tutaj wcześniej procesory przykładowo były oparte na krzemie SI, a teraz planuje się zrobić na grafenie, czyli węgiel, prawda? Czyli widzimy, że mamy wspólne źródło tych cech. Tutaj mamy oktawy. Oktawa w muzyce od C do C. Też tutaj mamy tą 7, która jakby nas oddziela C od C, czyli można powiedzieć pierwsze słońce od drugiej fazy słońca. Już to będzie. Monia, włączyłaś mi od początku?
Od samego początku, jakbyś mógł. Dobra, ja już sobie przerzucę. Włącz, no. Czyli mamy tutaj też, wracając do tych fal, mamy tutaj kolor czerwony, najdłuższa fala, najbardziej materialna, czyli tutaj mamy, można powiedzieć, znak barana przyporządkowany, ciało, czyli mówiący ja jestem, to jest nasze ciało i ta długość fali, zobaczcie, że jest najdłuższa, a tutaj mamy gamma rays, których nie widać i to są te wszystkie ultrafiolety związane też z czakrami. Tutaj mamy jakby ten odpowiednik tych czak, które są odpowiednikiem tych 7 promieni. Czerwony kolor podstawy, najbardziej seksualna energia, to jest właśnie związana z Marsem. Im bardziej w górę, tym te energie są oczywiście krótsze i dlatego mniej widoczne dla ludzkiego oka. Tutaj mamy, przeskoczę, że tak powiem, na przykłady osób urodzonych w pewnych okresach i te okresy determinują minerały, które wypłukują. To jest baza, tutaj mam taką dość dużą bazę, kilkaset tysięcy ludzi zmarłych na różne choroby i w przypadku daty, tutaj 3 sierpień 1901 rok, godzina trzecia, to tutaj jest brakujący minerał dla raka, lwa i panny i części ciała newralgiczne, znaczy przyczyna chorób nowotwór jamy brzusznej, prawda? Czyli mamy tutaj znak raka, który tworzy nowotwory i mamy też znak panny, który rządzi brzuchem. Tutaj mamy następną datę. Zawał serca 20 sierpnia 1847, Chrubieszów. Pierwszy minerał dla tej daty to jest dla znaku lwa, który oczywiście rządzi sercem. No i tutaj mamy tego winowajcę, który spowodował wypłukiwanie właśnie minerału przyporządkowanemu dla znaku lwa. Mamy też inne przykłady, mówią o innych chorobach, schorzeniach przyporządkowanych do innych części ciała. Tutaj jest jakby znak osoby zwiniętej w koło i wszystkie te energie, które są jakby tożsame z pewnymi częściami ciała, po prostu powiązane są tutaj z tymi falami, z tymi energiami, czyli tutaj głowa rządzona przez planetę Mars, układ elektryczny, dlatego właśnie ten potas, który baran wypłukuje, on jest na cały układ nerwowy, wyczerpanie organizmu po ciężkiej pracy dla barana to jest właśnie ten potas i tu zaczyna się od głowy, nogi i stopy pokazują właśnie znak ryb. Tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, w starożytności jest tak zwana chaldejski porządek planet. Kto wie, czym jest żelazo, zna atrybuty Marsa. Kto zna Marsa, zna właściwości żelaza. To powiedział Paracelsus, który był znanym lekarzem, astrologiem. Zresztą w dawnych czasach to było zawsze tożsame. Cała ta wiedza holistyczna polegała na tym, że dobry lekarz musiał mieć też wiedzę astronomiczną, związaną z astrologią. Także uszeregowanie planet w porządku wzrastania ich średniej szybkości, czyli Saturn, Jowisz, Mars, Słońce, Wenus, Merkury, Księżyc. W literaturze astrologicznej jego wprowadzenie przypisuje się Aldejczykom. 7 pierwiastków alchemicznych, dni tygodnia i widziane planety. I tutaj właśnie widać bardzo fajnie, jak już starożytni widzieli powiązanie planet z pierwiastkami. Tutaj zacznij od Księżyca, który wydaje się poruszać najszybciej i poruszaj się w górę, w lewo Merkurego, potem Wenus, potem Słońce, potem Mars, potem Jowisz, Saturn, aby uzyskać kolejność dni tygodnia, które intonowaliśmy dla małych dzieci, ponownie zaczynając od poniedziałku Księżyca, iść w górę w kierunku swojego prawej strony. To chodzi tutaj o to,
Tutaj mamy ten porządek, czyli tutaj księżyc jest związany z poniedziałkiem. Środę mamy tutaj z Merkurem, czyli tym środkiem tego tygodnia. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj niedzielę mamy ze złotem, Sunday, czyli dzień słońca, to jest pierwiastek złoto. No i oczywiście Chaldejczycy ułożyli te planety po kolei w zależności od szybkości poruszania się. Przyporządkowali do tego też pierwiastki. W astrologii nic nie jest jednoznaczne dobre lub jednoznacznie złe. Tutaj jak widzimy ciemna plamka mówi nam o określeniu, że to najczęściej utożsamiane z czymś czarnym, to jest tym złym, białe z czymś dobrym. A tu chodzi o połączenie i znalezienie równowagi pomiędzy wszystkimi wpływami na nasze ciało, bo oczywiście jesteśmy różni. Życie to jest po prostu tutaj często z tym znakiem yin-yang utożsamione, że mamy tą noc, mamy ten dzień, mamy ten pierwiastek męski i mamy ten pierwiastek żeński. Tutaj z takich ciekawostek jest taka książka, nie wiem czy Państwo czytali, kobiety pochodzą z Wenus, mężczyźni z Marsa. Tak, tak. No. Odwrotnie powiedziałeś. Odwrotnie? A, ta odwrotność też ma znaczenie, bo mężczyźni pochodzą z Marsa, kobiety z Wenus, tak. Tutaj Wenus jest utożsamiana z naszą wesną, czy tą wiosną, z energią żeńską, ale te atrybuty, pomimo tego, że rodzimy się z różnym procentem różnych wpływów planet w naszym układzie horoskopowym, to standardowo kobiety mają więcej energii żeńskich, Wenus w genach, a mężczyźni mają energii marsowych, prawda, które Mars też rządzi niecierpliwością, konkretnością, chce upolować zawsze dużego zwierza, a nie tam rozdrabniać na drobny, tak jak Wenus, prawda? Także tutaj będziemy widzieć też te pewne cechy, które przewijają się w dowcipach o mężczyznach, o kobietach, o małżeństwie. To tutaj bardzo często też właśnie tutaj widać, że mężczyzna chciałby wyjść tak jak jest, a kobieta musi mieć wiele czasu i spokoju na przygotowanie tego swojego wyglądu, aby wyjść gdzieś tam na zewnątrz, na imprezę, czy gdzieś. Tutaj mężczyzna poleciał na księżyc, zrobił 5 zdjęć, kobieta poszła do ubikacji, zrobiła 37 zdjęć, nie? Tak, to tutaj... Kobiety wybierają szampon i tutaj są opcje do wyboru. Jaka marka, jaki zapach, jaka wydajność, jaki efekt, składniki, kolor, jakość, wygląd, rada koleżanki, opinia z internetu, opinie z forum, ilość i popularność. Tu mężczyzna ma na butelce było napisane szampon chyba. Tutaj fryzjer męski przed, po 20 zł. U kobiety może być nawet bez zmian 150 zł. Także... Tak, ja wiem. Tylko ja chciałem pokazać różnicę między... Bardzo fajnie to... Tak. Bardzo fajnie to właśnie obrazuje Mars jako bóg wojny, czy można utożsamiany z mężczyzną, a jego odbiciem lustrzanym jest Wenus, czyli kobieta, prawda? Energia żeńska. I dlatego ta odwieczna wojna, czy konfrontacja, czy takie tarcie wynika właśnie z tych cech, które są zapisane w naszym DNA. Tutaj faceci kontra kobiety i mężczyzna mówi, idę do toalety, drugi mężczyzna mówi, fajnie, co mnie to obchodzi. Kobieta mówi, idę do toalety, kto idzie ze mną? Wszystkie. Musi mieć towarzystwo. Łazienka kobiety, no i mężczyzny tam z pajęczyną. No.
tutaj mamy też właśnie te wszystkie podejrzliwości właśnie związane z no w obie strony, prawda, jakieś SMS-y. Także tutaj ta odwieczna, można powiedzieć, nie wojna, tylko antagonizmy pomiędzy dwoma różnymi biegunami, które i tak się przyciągają. No jakbyś mi mogła włączyć tą drugą, to jest numer 5? Piątka, tak? A to był jaki numer? To była piątka. To czwórkę. Także jak zobaczymy znak barana, że ktoś rodzi się spod znaku barana, tego prawdziwego znaku barana, to jest żywioł ognia, prawda? Czyli ten Mars. Czyli jego brakującym ogniwem powinno być właśnie Wenus, która jest władcą siódmego domu. I dlatego te osie i te biegunowości się ze sobą łączą, czyli baran, ogień łączy się z wagą, która jest żywiołem powietrza. Jak widzimy w żywiołach, że powietrze może podsycić ten ogień, żeby on urósł, to są zależności prawidłowe. I dlatego baran łączy się z wagą, czyli można powiedzieć, jest to układ 1-7. To jest promień światła, który się załamuje, przechodząc przez, mówiliśmy o wędrówce Słońca, który przechodzi przez różne okresy w przyrodzie. Ta wiązka światła załamuje się po prostu w danych miesiącach i tworzy inne długości fal. Te inne długości fal to są oczywiście też odpowiednik innych kolorów, bo kolor to jest nic innego jak fala. Długość tej fali jest tutaj, Monia ma sukienkę czerwoną i niby kolor jest inny niż kogoś, kto ma sukienkę zieloną, ale jednak ten kolor będzie bardzo mocno utożsamiany z Marsem, czyli z energią, która często gęsto wiąże się z pierwszą czakrą podstawy, czyli seksualnością, dlatego że czerwony kolor wpływa na, jak to można powiedzieć, jak koridor, jak na koridzie ktoś wychodzi z czerwoną płachtą, żeby troszeczkę zdenerwować tego byka, sprowokować, to ten kolor ma najdłuższą falę, tak, prawda? Najdłuższy czerwony kolor jest przyporządkowany do pobudzenia. To jest energia życiowa, jest przyporządkowany do wszystkich miejsc, które są jakby bez życia. Także tutaj czerwony kolor pobudza do życia, a kolor niebieski, zielony łagodzi bardziej ten ogień. Tutaj mamy właśnie te dni przesilenia wędrówki Słońca. Jak dzieli się 12 miesięcy na 4 pory roku, na 4 takie ważne punkty przesilenia. Tutaj mamy energetykę tego Marsa, to jest właśnie ten pierwszy znak zodiaku i ta energia marsowa, ten kolor czerwony, który jest przyporządkowany, to też możemy poznać po butach czerwonych, często meczy z energią Marsa, ale też po imionach, to tutaj energia pcha Marsa do przodu, troszeczkę mu wydłuża troszkę nosek do przodu, brwi widzimy bardziej krzaczaste. Jak widzimy u mężczyzn brwi bardziej gęste, krzaczaste, to jest Mars. To znaczy, że to jest, stopniujemy, że człowiek ma więcej tej energii marsowej. Oczywiście po ubiorze też, bo będzie częściej ubierał kolor czerwony, a jak nie czerwony, to jakieś takie militarne moro, jakieś takie plamki związane z militariami, z wojskiem, z policją. To jest właśnie planeta, taka można powiedzieć, bardziej boga wojny, żołnierska. Ale energetyka człowieka urodzonego właśnie z pierwszego znaku barana pcha go bardziej do przodu i wydłuża ten nos. Troszeczkę mają dłuższe te noski. I czoło jest wysokie i zakola też są chyba wyższe ze względu na, znaczy to robi testosteron, który u znaków barana troszeczkę osłabia te włosy, bo pozbywa się włosów. Za duży testosteron po prostu powoduje wypadanie włosów. Byk to jest oczywiście Wenus. Tutaj mamy urodziwe osoby, czy to mężczyzna, czy kobieta, z podpływem Wenus to właśnie urodę daje ta planeta. Ona jest od delikatności, beauty, to jest ta żeńska energia, która tym bykiem rządzi. Bliźnięta oczywiście rządzą dłońmi, są bardzo wesołe, bardzo komunikatywne, poznamy je po gestykulacji właśnie dłoni. Raczek ma właśnie takie okrągłe oczka księżycowe,
jak księżyc pełni, brwi jak półksiężyc. Tak, i tutaj mamy bardziej taką obłą budowę ciała. Też tutaj u kobiety piersi bardziej obfite, bo to jest właśnie ten symbol matki, znaków raka. I jest właśnie taki bardziej spokojniejszym znakiem. Lew tutaj mamy tą dumę lwa u kobiety, u mężczyzny też, no, on rządzi też sercem, czy piersiami. Jest ta duma, właśnie szczęka bardziej szersza, bardziej odwaga i bardzo dużo bizneswoman, znak lwa, to tutaj jest też, on dominuje. On właśnie pokazuje taką dumę tego znaku. Tutaj panny tutaj, to jest oczywiście karykatura, także, ale górne zęby często gęsto nie łączą się ze sobą. Jest tam taka malutka przerwa, która pokazuje u pani, że dominacja planety Merkury. No ale też, tak mówię, nie przedział znakowy, który dzisiaj jakby zaczyna pannę, jest inny jak dla wszystkich znaków i tutaj te wedyjskie przedziały znaków są moim zdaniem bliższe prawdy. Waga też jest rządzona przez Wenus. Tutaj widzimy wagę kobietę po prostu bardziej komunikatywną. Ma takie właśnie dołki przy ustach, bardziej oczy błyszczą. To wagi tutaj poznać właśnie po tej komunikatowności, ruchliwości również, no ale też tutaj urodzie, po urodzie. I tutaj skorpion to też jest rządzony przez Mars i jak widzieliśmy w przypadku barana, energia pchała do przodu, a tutaj mamy troszeczkę jakby krok do tyłu, mamy też krzaczaste brwi, też mamy wysokie czoło. Mamy nos załamany, można powiedzieć czasami tak jakby złamany. Głębiej osadzone oczy. Taki haczykowaty nos, to jest właśnie typowa cecha skorpiona. No i to właśnie pokazuje tą energetykę, że energia go troszeczkę już nie pcha do przodu, tylko duszona jest w sobie. Strzelec tutaj poznamy po udach. Najbardziej masywne uda to właśnie znak strzelca. On rządzi biodrami też, w ogóle też brakujący minerał dla strzelca, to biodra, uda, no to są podróżnicy, także tutaj strzelec rządzi siłą też mięśni czworogłowych, dwugłowych. Jak widzimy mistrzów świata, pokonujących rekordy świata w bieganiu, to tutaj jak jest dobry, mocny strzelec, to na krótkich dystansach też ma właśnie ta przewaga tych mięśni udowych, powoduje szybkość tych nóg. Koziorożec to oczywiście wygląd również, dbają bardzo mocno ubiór, ale też czas tutaj jest dla nich ważny. Jak zobaczycie, że ktoś wam robi zarzuty, żeście się spóźnili minutę i 30 sekund, to można podejrzewać, że tam znak z koziorożca lub po prostu planeta Saturn, która nim rządzi, jest gdzieś tam w pierwszym domu i oni tak właśnie bardzo mocno to przeżywają, że ktoś się spóźnił 2 minuty, 3 minuty. To Chronos to jest utożsamiany z koziorożcem i tutaj właśnie oni muszą mieć wszystko zamknięte na czas, dlatego że to jest znak zimowy, prawda? Wtedy jest zima, mróz, a on musi mieć wszystko na czas, wypełnione zadania, żeby go zima nie zaskoczyła, żeby mógł przetrwać, dlatego ta cecha u tych znaków jest taka. Wodnik to tutaj poznajemy też po tych jasnych oczach błękitnych. Jeśli ktoś urodził się w lutym, do końca lutego, jest zawsze wodnik tutaj i czasami nawet jak ma problem z tym, czy jest rybą, czy wodnikiem, to patrzymy na kolor oczu. Jest jasne oczy przeważnie dominują. Oczywiście tu nie ma reguły, to oczy mogą być ciemne też oczywiście u wodników ze względu na to, że mamy jeszcze ascendent znak, mamy księżyc znak, inne układy, ale mówimy o takich stereotypach tutaj. I także wodnik, on się tak właśnie porusza troszeczkę w inny sposób. Jest taki aktor Denzel Washington, to on chyba najlepiej pokazuje, jak chodzi wodnik. To tutaj on pierwsze nogi przed nim, później on. Ryby to idealnie pasują do takiego powiedzenia, o co chodzi. To tutaj właśnie jest to znak bardzo spokojny, duchowy, bardzo często odpływający w wyobraźni też. To tak na szybko tylko chciałem pokazać, ale jeśli chodzi o wedyjską astrologię, to ten obrazek czy ta grafika jest jedna z najważniejszych rzeczy do zrozumienia astrologii wedyjskiej.
dlatego że mamy 12 znaków w astrologii zachodniej, ale tutaj, jak widzimy, mamy okresy barana i byka podzielone na pewne części, to są te tak zwane wedyjskie nakszatry. Mamy tutaj znak barana i widzimy, że Słońce przechodzi, jakbyśmy chcieli go bardziej zawęzić i więcej cech uzyskać, więcej informacji się dowiedzieć, to jest tak, w astrologii zachodniej są te dekany, które dzielą znak zodiaku na części, to tutaj mamy jeszcze nakszatry, czyli pierwsze od 0 do 13 stopień, pierwszy baran to będzie, nazywa się Ashwini, on jest podzielony na inne pady, na cztery pady, na inne części, ale on ma inną cechę i tutaj on jest od 14 kwietnia do 27 kwietnia. Potem przechodzi to Słońce w Baraniego, który to jest też baran, ale już ma cechy Księżyca, gdzie bardziej jest taki emocjonalny. A trzeci etap już jest podział, czyli mamy tam 30% barana i 70% byka, tak zwana krytika. To tutaj, to jest cały clue astrologii wedyjskiej, że uwzględniane są te przejścia, że bardzo trudno nam powiedzieć, czy nasz znak jest w pełni w 100% byk, czy w 100% baran. To tutaj właśnie fajnie pokazują te nakszaty, które są właśnie pokazane przejściem, pewnych mutacją pewnych znaków. Barana z bykiem, czy byka z bliźniakiem, czy bliźniaka z rakiem, czy raka z lwem. Także to zrozumienie tego da nam informację, dlaczego w tych 12 znakach występuje dużo więcej planet Wenus, Marsów, dlatego że tutaj, tak jak widzimy w przypadku krytyki, to jest już część barana, część byka, czyli mamy i planetę Mars, i mamy Wenus. Także te dwie cechy łączymy w całość i wtedy mamy pewną interpretację o tych znakach. Tak samo mamy tutaj, załóżmy byk, kończy się byk i jest tutaj mryga Shira, która łączy się już z bliźniętami. Potem mamy czystego bliźniaka Ardre, potem mamy Purnawasu, który się łączy bliźnięta ze znakiem raka. Także te przejścia są bardzo ważne. Tutaj mamy legendę o japońskich bogach, które pomagały ludzkości. To jest jakby odpowiednik 7 różnych tych promieni, które wcześniej pokazywałem. Płynął na statku i każdy z nich ma swoje jakieś atrybuty i cechy. To tak zwany 7 bogów szczęścia, 7 bóstw szczęścia. Tutaj na kole astrologicznym jest wpisane liczby ciągów Fibonacciego. I one bardzo fajnie pokazują i obrazują punkty przesilenia, czyli tak zwane punkty zerowe. Jak pewno większość z Was słyszała może o tajemnicy liczby 369, jak spojrzymy na swój zegarek, to te punkty zobaczymy na godzinie 3, 6, 9 i 12. I możemy sobie po kolei sumować przykładowo godzinę 3 z 6, daje nam 9. Godzinę 6 z 12 daje nam 18, czyli znowu daje nam 9, godzinę 9 z 12 i tak dalej, i tak dalej. I zawsze tam wyjdzie tak zwane 0, czyli ten punkt przesilenia, bo 9 nie jest uznawana u Chaldejczyków, w numerologii chaldejskiej nie była liczona, była uznawana jako duchowa, czyli nie istniała, jest to tylko zapis odpowiadający 0. I tutaj są te punkty przesilenia w roku, kiedy nasz organizm najczęściej choruje, pozbywa się toksyn, robi przemeblowanie wielu, wielu różnych rzeczy i to są te okresy przesilenia, czy tam na wiosnę, na jesień, kiedy można przewidzieć, te dzieci będą chorować, oraz też bardzo często ostatnio lubiono nam planować lockdowny właśnie idealnie w okresach, które temu sprzyjały. Także tu mamy te punkty zerowe. I zobaczcie, że to jest odpowiednik 360 stopni, który dzieli po prostu ten nasz 12-miesięczny cykl na różne okresy i jest zapis matematyczny różnych cech znaków, ale sumarycznie dzieli też na ten rok na 4 równe części, 4 pory roku. I w tych miejscach to są te punkty zerowe, te punkty przesilenia, kiedy nie jest nic ujemne ani dodatnie.
W Biblii mamy tutaj historię Ducha Świętego z 7 promieniami. To są oczywiście różne historie przekształcone, bo trzeba powiedzieć, że ta nasza astrologia, ta nasza wiedza kiedyś była jedna. Astrologia i tak jest jedna, prawda? Oczywiście są różne systemy w obliczeniach, w ustawieniach, w interpretacjach, ale trzeba powiedzieć, że ta astrologia jest jedna. Kwestia tylko tego, że mamy, no po prostu żyjemy w innej kulturze, języki zostały też podzielone, potraciło się więcej, dużo określeń, znaczeń, odczytywania czy interpretacji, no i stąd pewne rzeczy zostały w legendach, ale bardzo często ta siódemka przewija się, że od tych siedmiu rishich w astrologii wedyjskiej wszystko się wywodzi, tak naprawdę jest to źródło takiej matrycy energetycznej, którą pokazywaliśmy, jeśli chodzi o długość fali, która jakby determinuje cechy danego ze znaków. Potem te 7 promieni się załamuje na 12 znaków. 7 dlatego, że jeden z nich jest neutralny, czyli po prostu ma cechy wszystkich tych promieni i z tych 7 można powiedzieć zostaje 6. Jeśli jeden jest neutralny, no to 6 razy 2 robi nam 12 tych różnych znaków. Tutaj mamy zasady, tutaj wcześniej mówiłem o baranie, tutaj mówię wolność, przeciwległy jemu 7, to jest ten porządek. Tutaj akurat interpretacja jest, jeśli chodzi o wolność, jest przyporządkowana właśnie dla tego pierwszego promienia i na jego drugim biegunie jest order. I tutaj widzimy dzisiaj, jak często powtarza się New World Order i to właśnie to jest połączone wolność i chaos, a po przeciwległej stronie jest porządek i jakieś rytuały, czy jakieś uporządkowanie czegoś, to powiedzenia masonerii bardzo często jest właśnie, że z chaosu nowy porządek. To jest właśnie ta energetyka, która pokazuje, jakie to wszystko ze sobą jest jakby połączone. Tak samo jak mądrość jest połączona z wiedzą, no tylko chodzi o równowagę, że jeśli załóżmy na uczelniach będzie przewaga wiedzy takiej akademickiej i będzie, nie będzie się tutaj używało filozofii i mądrości, no to ta wiedza będzie po prostu no, bezwartościowa. Musi być zawsze połączona z drugim jej biegunem. Także mamy tutaj wiedzę i mądrość. Mamy też pasję i współczucie, czyli mamy passion i compassion. To tutaj są niby dwie różne rzeczy, ale pasja jest skierowana w nas, dla nas, bo interesuje nas, sami interesuje nas, jaką my mamy pasję, a współczucie jest na zewnątrz, czyli współczujemy innym, prawda, czyli już chodzi o drugą stronę, drugi biegun. Mało czasu dzisiaj, żeby omówić 7 promieni, ale chodzi o to, że nasze ciało jest zbudowane w taki sposób, że mamy dominację pewnych planet mamy mniej. Oczywiście okres urodzenia determinuje nam znowuż te 9 miesięcy ciąży przeważnie, które zostaje nam luka 3 miesięcy do końca roku i to jest ta luka wypłukiwanych minerałów. Także mamy tutaj też przykład, tutaj mamy przykład Boga Słońca Surię na rydwanie ciągniętym przez 7 koni. Zresztą jak Państwo sami sobie nawet sięgną w mitologiach, gdzieś tam w historiach, w mitologiach, mamy też bardzo często historię o Królewnie Śnieżce, 7 krasnoludkach. Także ona oczywiście może mówić o różnych rzeczach, ale to jest wspólna etymologia. Także nie kończę jeszcze, tylko chciałem... Możesz, Monia, włączyć mi numer 6. Ten dualny świat, on my go będziemy dostrzegać... Proszę? 5? Aha. A jakie nie było? Jakiego nie było? Każda prezentacja.
A to włącz ten poprzedni może. Ten poprzedni. Czyli piątkę? No, piątkę. Dobra, ja sobie. Macie Państwo pytania, to bardzo proszę. Będzie mi łatwiej odpowiedzieć. No to właśnie mówię. Na niebie, jakby się do nas będzie prowadzić w tą stronę światła, czy to raczej, która strona przeważa? Może pan by coś mówił? Tak, no to ja mówiłem, tak, jeszcze raz to powtórzę, że jeśli łatwiej to zrozumieć, można powiedzieć na procentach, że nie ma, to jest jak świt, nie ma dnia ani nocy, prawda? Jest taka granica. Trudno powiedzieć, czy jest noc, czy jest dzień. I podobnie jest dzisiaj, że jest epoka ryb, która się kończy i zaczyna się epoka nasycona wieloma cechami Saturna, Urana, to jest epoka wodnika, czyli tej wolności, którą nam tutaj zaczyna brakować. Ale to nic nie dzieje się bez przyczyny. Pewne rzeczy, ta wojna tych energii, ona cały czas trwa. To nie jest wojna, to jest oczywiście naturalny kolej rzeczy. I my akurat żyjemy w ciekawych czasach, kiedy widzimy, że jedni ludzie w ogóle nie dostrzegają tego, co państwo, prawda? Bo tutaj wiele osób przyszło z dużą świadomością i to też wynika ze znaków. Czy to będą powietrzne znaki bliźniąt, czy wagi. Oczywiście tych wedyjskich jest dużo więcej, tych nakszat wolnościowych, czy takich bardzo otwartych, na którym bardzo zależy na losach świata i na tym, co się dzieje. Także teraz można powiedzieć, że pocieszające jest tylko to, że my będziemy widzieć coraz bardziej więcej takiego straszenia ludzi, ale to jest tylko związane z tym, że obecnie jest duża dominacja wpływów planety Saturn, która wiele rzeczy. No, Saturn jest znany z tego, że musi zburzyć stary system. To będzie wiele obostrzeń, wiele, można powiedzieć, jakichś niedogodnień, ale to nie oznacza, że to jest coś złego. To bardziej ma nas wybudzić lub przyspieszyć naszą świadomość, bo jak widzimy, że co z tego, że część ludzi jest świadomych, jak i tak większość nie jest, prawda? Także to ta siła nas polega na tym, że nas przybywa coraz więcej i więcej wprost proporcjonalnie do nadchodzącej ery. Nie może być tak, że nagle w erze wodnika, dopiero w początku ery wodnika, nagle pojawia się 100% ludzi świadomych, bo to jest niezgodne matematycznie, bo według nie ma tego wzorca. To wszystko ma swój czas i ta nasza świadomość, która rośnie, ona jest też ściśle związana z promieniowaniem Słońca. Jeśli promieniowanie Słońca ma wpływ na nasze helisy DNA, otwierają się te helisy coraz bardziej i wtedy ta świadomość rośnie proporcjonalnie bardziej. No widzimy tutaj, że my procentowo używamy tam 12-15% mózgu, czyli po prostu wprost proporcjonalnie do tylu helis, które są czynne. Mamy na 12 helis dwie czynne, 10 mamy nieczynnych. Mamy, tak naukowcy określają, śmieciowe DNA, oni tam nie za bardzo wiedzą, co to jest, że tam są jakieś, nazwali to śmieciowe, czyli nieużyteczne, czy tam bez, oczywiście to są ich interpretacje, ale widzimy tutaj, że te helisy, one mutują i one mutują wprost proporcjonalnie do tych energii, które się zmieniają. Czasami widać to na wykresach Schumana, kiedy ten rezonans bardzo skacze. No i ludzie różnie się czują, różnie boją się o swoje zdrowie, ale tutaj naprawdę nie ma się czego bać, bo to nie chodzi o to, że z nami się dzieje coś niedobrego, tylko te nasze ciała się też dostrajają do nowych energii, które muszą się dostroić, żeby przetrwać, żeby po prostu móc normalnie egzystować i to jest całkowicie coś jakby normalnego i pocieszające to, że z każdym dniem ta era, która się przesuwa w stronę tej świadomości i wiedzy oczywiście, będzie się rozwijać, będzie nabierać na sile z każdym dniem. No i to jest bardzo pocieszające i oczywiście Saturn, który rządzi erą wodnika, też pokazuje nam, że szybko to się tak nie stanie ze względu, że to jest planeta czasu i musi też nas nauczyć cierpliwości. Musimy robić swoje, to tu mamy dużo podpowiedzi, co robić.
W tej erze nie możemy się bać, po pierwsze. Po drugie, musimy się uzbroić w cierpliwość. Musimy być metodyczni w działaniu, cyklicznie robić, nie liczyć, czy to przyniosło skutek dzisiaj, czy jutro, tylko czekać, robić swoje, nie słuchać i tą konsekwencją wtedy ludzie wygrają. Nie mogą się bać, nie mogą robić kroku w tył, nie mogą odpuszczać i wtedy będzie dobrze. Zresztą to jest zmiana, która się zawsze w historii świata wydarzała. Te cykle siódemki widzimy, że dziecko, które, chłopiec, który ma 7 lat, tutaj Słowianie urządzali mu poszczyżyny, czyli pokazywany był jakiś taki ważny okres w życiu dziecka, prawda, chłopaka. Potem 14 lat u dziewczynki, warkocze, potem mamy 21 lat. Także co 7 lat są te zmiany w życiu, jak sobie policzymy. Później mamy 28 lat, 35 lat, 42 lata, to jest taka środkowa data. Te 42 lata, jak już wybije na koncie, na karku, to naprawdę tu trzeba wiedzieć, co robić, bo wtedy następuje bardzo dużo zmian w życiu człowieka. Ale nie powiedziałem też bardzo ważnej rzeczy, że znaki zodiaku bardziej mówią o wyglądzie zewnętrznym, ascendent mówi o naszej takiej aparycji, tym wizerunku do świata. Księżyc mówi bardziej o tym, jak myślimy, jak czujemy, ale dopiero węzły księżycowe, właśnie ten południowy i północny, w astrologii wedyjskiej Rahu i Ketu, to są węzły, które mają największą energetykę i one wywierają największy impact na nasze życie po prostu. I to jest coś, co dużo ludzi właśnie zaniedbuje, patrząc tylko na jakby znak zodiaku, jako miał być wyznacznikiem tego, co się w życiu pojawi. To tutaj nie, raczej nie. To jeśli mamy kogoś w rodzinie, który się urodził, załóżmy, w znaku lwa, to można tylko przewidywać, że ktoś w rodzinie będzie mieć węzeł północny w znaku lwa i będzie tego lwa uczył. Także te zależności, ta biegunowość na pewno występuje. I wszystko jest ze sobą bardzo często też połączone i nie ma tutaj przypadku. Te paterny energetyczne, one wychodzą jakby, widać też w datach. Jak zobaczymy sobie, jak chcecie naprawdę odnaleźć powiązanie między żoną i mężem, to patrząc na swoją datę urodzenia, cofamy się do swojej daty poczęcia i tam, gdzie jest ta data nasza poczęcia, tam możemy znaleźć datę urodzenia naszych dzieci lub kogoś z rodziny, ojca, matki. To są te paterny 3, 6, 9, dystanse na odległości tych 12 miesięcy. Pokazywałem te dystanse na tym zegarze, gdzie to są te punkty przesilenia. I to są te wzorce matematyczne, które też bardzo często występują. Tutaj mamy taki fajny pokaz elektronu, który jest ten mikrokosmos i makrokosmos, który bardzo mocno przypomina Układ Słoneczny, z budowa atomu. I w ogóle staro nazwa atom, to jest właśnie Słońce. Także tutaj te cykle są krótkie, 7 dni w tygodniu, później mamy cykle dłuższe. Jak pamiętamy, można powiedzieć, co 700 lat są takie dość drastyczne zmiany na Ziemi i klimatu, i świadomości ludzkiej. No i to jest, można powiedzieć, wiedza, która otwiera drzwi do każdej dziedziny życia, do zdrowia, do związków, do relacji. Trzeba tylko umieć nauczyć się to rozpoznawać, że tak naprawdę jesteśmy, że każdy nasz czyn nie zostaje bez efektu i tutaj mamy wielu strażników dookoła. Jeśli mamy męża, który nam coś mówi, to też trzeba zastanowić się, trzeba się zastanowić przyczynowość, dlaczego on to mówi, bo możliwe, że właśnie to jest to coś, czego my mamy się nauczyć, lub odwrotnie. Także jeśli ludzie się dobierają w pary, to też nie bez przyczyny, że u jednej osoby jest dominacja, załóżmy, żywioł ognia, a u drugiej osoby jest niedobór, czyli dusza potrzebuje tego ognia.
I stąd dochodzi później do takich antagonizmów, że no, jak widzieliśmy na tych zabawnych obrazkach. Można jeszcze jakieś pytanka, to bardzo chętnie odpowiem. Jeśli chodzi o ten wzorzec matematyczny, to bardzo często przyciągają się albo dwa te same znaki, lub co drugi znak. Nie kolejny, tylko co drugi lub ten sam. Ale tak naprawdę no, daje to dużą zgodność, ale z drugiej strony też nudę potem po jakimś czasie daje takie wypalenie, że muszą być jednak te przeciwieństwa, które jeden drugiego będzie wspierał, uzupełniał. I na początku no, ktoś pomyśli, że jest baranem, to szuka sobie drugiego znaku, żeby był też baranem. Na początku to jest fajnie, wspólne są zainteresowania, dużo wspólnych zainteresowań, cech, ale jak już przyjdzie do założenia rodziny i do odpowiedzialności, to tutaj się to wszystko jednak zmienia, prawda? Bo dwa barany to są dwa żywioły ognia, także no, jeśli ojciec będzie mieć żywioł ognia taki sam jak i mama, to te dziecko będzie wiecznie słuchać tylko krzyki, wojny między sobą, prawda, i nie będzie, będzie brakować tego księżyca, czyli tej opiekuńczości, tego żywiołu wody, który by miał ten ogień trochę przygasić, tak. Także dlatego plus z minusem się ma przyciągać, a nie plus z plusem. Ja nie mówię, że to jest złe, bo oczywiście w przypadku doboru związków nie przyciąga się tylko ludzie po znakach zodiaku. Mogą być dwie te same znaki, ale księżyce mogą się uzupełniać, ascendenty, no naprawdę jest dużo, dużo więcej, dlatego trudno zawsze wyjaśnić tą astrologię tak w takiej pigułce, bo jest dużo zależności, ale te wzorce podstawowe no można jakby wyjaśnić. Tak samo chodzi z płodnością u kobiet. Jak kobieta dobierze się z partnerem, który znakowo nie za bardzo pasuje, to nie może zajść w ciążę chociażby dlatego, że wtedy dziecko, które miałoby powstać, urodzić się, to musi pasować wzorcem do ojca i do matki, wzorcowo, genetycznie musi być powiązany. Jeśli ona nie może zajść w ciąży, to znaczy, że jest, że ten czas nawet i godzina jest niedopasowana do tego wzorca, żeby potem wynikową pasowała do tego paternu rodziny. I przypuszczam, że też tak jest, kiedy dusza sobie ma wybrać jakieś doświadczenie w życiu i ona sobie wybierze taki czas, taką rodzinę, kiedy może doświadczyć przykładowo wielu rodzeństwa, bo chce doświadczyć rodzeństwa, to ten pattern jest specyficzny, żeby ta dusza mogła tego doświadczać i to jest wszystko ze sobą praktycznie bardzo mocno powiązane. Tak? Jakieś pytanka? No myśmy długo rozmawiali od wczoraj. Także co miałem jeszcze powiedzieć o zawodach, to tutaj patrząc na te żywioły, jeśli widzimy u mężczyzn chęć jeżdżenia ciężarówką, samochodami, przemieszczania się często, to już widać, że energetyka ognia, prawda? Ogień. On się musi przemieszczać, poruszać, to nie jest praca taka, który by miał pracować w jednym miejscu i robić codziennie to samo. I tu dla nich ważne jest to przemieszczanie się, bo ten dzień nie jest standardowy, także codziennie jest gdzie indziej. Dużo się zmienia. Jeśli chodzi o byki, to są bardzo, bardzo dobre znaki jako szefowie firmy. Też produkcja spożywki. Wszystko, co dla rodziny, to też jest bardzo dobry znak. Bliźnięta to jest oczywiście znak do wszelkiego rodzaju zawodów związanych z komunikacją, social mediami, informatyka, matematyka, księgowość również też. Sprzątanie, no to też Merkur. Też bliźniak używa dłoni do pracy, prawda? Także tu nie ma znaczenia, czy to będzie zawodowy pianista, który będzie używał dłoni do pracy, czy sprzątaczka, która będzie używać do domu tych dłoni. Także z punktu widzenia astrologii i duszy nie ma to najmniejszego znaczenia, czy ona wybierze sobie... No? Z czatu chcesz odpowiedzieć? Tak. Dobra. Pytanie brzmi, czy dziewiąty dom i dziewiątka w numerologii oraz dziewiąty rok to zbieżne tematy? No ja mam przykładowo 9 z numerologiczną, jakby ciągłość daty, podsumowanie.
Jest to oczywiście jakby informacja o dziewiątym domu strzelca. Mam też węzeł południowy Ketu w domu dziewiątym, ale nie ma tutaj zasadności, że zawsze tak musi być. Po prostu w zależności, czy sprawdzamy grupę ludzi, którzy... Na przykład jak ktoś dzwoni do mnie z Anglii, czy zamawia analizę z Anglii, to statystycznie te dziewiątki tam wystąpią więcej, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. To strzelce, które bardzo często jest większa chęć do tego, żeby wyemigrować, wyjechać za granicę. Także to jest to powiązane, ale nie ma nigdy reguły, że to tak samo się będzie układać. Jest jeszcze jedno pytanie. Skąd wynika to przesunięcie zachodniej oraz wschodniej astrologii? To jest precesja, bo to wszystko jest w ruchu i ta precesja powoduje, że co jeden stop, co 72 lata Zodiak przesuwa się o jeden stopień. To jeśli jeden znak Zodiaku ma 30 stopni, to można sobie wyobrazić, że co 72 lata jeden stopień, to praktycznie możemy łatwo policzyć, że przez kilkaset lat, czy tam nawet 2000 lat, to 2150 lat, jak cofniemy, to nam przesunie cały jeden znak. Takim dowodem na to jest chociażby kopce Kraka, w Krakowie i tutaj profesorowie z UJ-u udało mi się, ja może w swojej książce to zamieszczę tą informację, bo to jest też bardzo fajny przykład tego, że wszystko jest w ruchu i zauważyli zależność, że wschody i zachody Słońca kopca Kraka, Matki Kraka i innych kopców jakby dzielą rok na cztery równe części, ale już w znakach Byk, Skorpion, Lew, Wodnik. I tutaj właśnie pokazuje to przesunięcie, że ten Byk pojawiał się w danej epoce, a nie Baran. Także te przesunięcia są i widać chociażby po budowie fizycznej, ale również w innych systemach astrologicznych też są uwzględniane wstecz. W zachodniej astrologii te przedziały no oczywiście są najbardziej popularne, ale to nie oznacza, że one są prawidłowe. Lat zmienia się nasze życie? Czy jesteśmy innymi osobami? Na pewno się zmienia fizyczne życie, czyli nasze komórki się odbudowują co 7 lat. Wiadomo, że jak się komórki odbudowują, mają więcej energii, więcej świeżości i to też ma na pewno wpływ na nasze helice DNA i mutacje genetyczne. Mutacje genetyczne zachodzą codziennie, co sekundę są mutacje. Możemy tylko spodziewać się większych zmian w naszej genetyce, jeśli no po prostu w nadchodzącej epoce kończy się ten cykl siódemki, czy zmierzamy po prostu, można powiedzieć, do tego siódmego promienia, bo tutaj bardzo często też ta era wodnika jest przyporządkowana do siódmego promienia i ta siódemka jest związana z Uranem, czyli właśnie z tą epoką nadchodzącą. Czyli odnosząc to do tej zmiany, no to jesteśmy tutaj na ostatnim cyklu, do zamknięcia cyklu. I one są w historii opisane, w Biblii też jest opisane jako tam apokalipsa świętego Jana i tam jest mowa o tych wszystkich zawirowaniach. Oczywiście jest tyle wersji ich napisanych i przepisanych, że tutaj interpretacje są też różne. Ale ta informacja jeszcze się pojawia w księgach sumeryjskich i o tej cykliczności zdarzeń, co wcale nie oznacza, że to ma być jakiś koniec świata, po prostu jest to życie. Życie to jest jedna wielka zmiana, jeden wielki ruch, wszystko jest w ruchu, wszystko się przemieszcza i tak samo jak widzimy, że jakbyśmy chcieli obliczyć, załóżmy znak dzisiaj, jakiegoś znaku barana, który w astrologii zachodniej zaczyna się 21 marca, to spróbujmy sobie obliczyć kogoś, kto urodził się 1500 lat temu, 21 marca, to zobaczymy nawet w kalkulatorach, że to będą już całkowicie inne znaki, to się wszystko przesuwa. I po to ja też jestem wodnikiem w tej erze nadchodzącej wodnika, jakby po to, żeby zacząć troszeczkę odwracać tego kota dogonem i pokazywać, że to wszystko jest jednak odwrotnie niż tak naprawdę jest. I ja wiem, że to może jest kontrowersyjne i może dziwne, ale
No, sami widzimy w życiu dookoła, ile rzeczy jest nam mówionych. No, nie mówią nam po prostu prawdy, jak to tak naprawdę jest. Kiedy i gdzie będzie można kupić książkę? Nie wiem, muszę Grzegorza zapytać. Tak? Ta trzynastka to jest takie lekkie, można powiedzieć, dezinformacja troszkę związana z tą zmianą 365 dni, a wcześniej cała astrologia opierała się na 360 dniach, prawda? W tych 360 stopniach. Matematyka 60 i 12 znaków ściśle wiąże się z matematyką 60, a nie 13, prawda? Także oczywiście ten 13 znak, on tam jest wstawiany, tam gdzie jest skorpion. Wcześniej mówiłem, że to jest wąż był symbolem tego znaku i wężownika, gdy się wstawia tam, to tak naprawdę nic się nie zmienia, tylko chodzi o to, że tutaj jest to cofnięcie i na pewno te znaki są inne. Związane właśnie z tym miesiącem, który raz mówi się, że ma 29 dni, raz 28 dni. Jest to po prostu zmienne i z tego wynikają te przeskoki. Tak, Emi? Kiedy jest najlepszy czas na poczęcie dzieci i który znak zodiaku? A. To jest bardzo... To nie ma czegoś, nie ma odpowiedzi na to pytanie takie. Tak, 9 miesiąc, a policjant by powiedział wrzesień. Nie, to wszystko zależy od pary, prawda? Wszystko zależy od pary. Ja nie jestem zwolennikiem, żeby aż tak mocno manipulować, wpływać na, jakie dzieci mają być, dlatego że nasza podświadomość doskonale wie, kto ma przyjść, jak to ma wyglądać. Można oczywiście w tej nowej erze związanej z wiedzą, w tej erze wodnika, już posługiwać się pewnymi rzeczami do obliczania, ale musimy też zaufać swojemu wnętrzu, bo jednak to, że nasza świadomość jest ograniczona i nasz wzrok jest ograniczony, nie widzimy wszystkich kolorów, prawda, nie widzimy wszystkich fal, to tak samo tutaj jednak trzeba zaufać naszemu duchowi, naszej duszy, naszemu wnętrzu, że jednak potrafi dobrać sobie partnerkę taką, która matematycznie nawet jest spasowana genetycznie, a do tego potrzeba superkomputerów, które dzisiaj nawet nie istnieją. Także jednak mamy w sobie coś, co jest naprawdę niespotykane do tego wszystkiego. I tutaj trudno powiedzieć, jaki znak dziecka by był super, kiedy nie znamy znaku rodziców. Także to trudno odpowiedzieć na to. Pytania. Są właściwie to podzielone na dwa pytania. Czy w roku 2025 będziemy tak naprawdę w roku 6000? I czy żyjemy w grze i czy sztuczna inteligencja rządzi światem? No ja to codziennie sobie zadaję to pytanie. Musimy też wiedzieć jedną rzecz. W jakim miejscu w czasie jesteśmy? Jesteśmy w czasie, gdzie wychodzimy z epoki głupoty, prawda? Gdzie nie ma wiedzy w ogóle. Wchodzimy w epokę wiedzy. Czyli pojawia się chaos informacyjny, pojawia się internet, pojawia się tyle teorii, że tutaj naprawdę nie możemy iść i powiedzieć, że i prawda jest tylko jedna, tylko musimy umieć filtrować te informacje, uzbroić się w cierpliwość i obserwować, i badać, zadawać takie pytania, jeśli się pojawiają te teorie. Oczywiście wygląda na to, że świat jest matematyczny, bo te cykle tutaj się powtarzają, no ale też w tej nowej epoce będziemy mieć więcej wiedzy i będziemy mogli na to wszystko wpływać. Będziemy mogli wybierać osoby z najlepszymi predyspozycjami do gotowania, czy do danego zawodu, czy do wybierać naszych prezydentów, czy premierów. Może nawet będzie całkowicie inny system, nie polegający już na jednostce, która i tak będzie manipulowana gdzieś tam z zewnątrz, tylko może być to, no to już będzie wiedza, która będzie nam na pewno z korzyścią dla nas. Dlatego, że będzie większa świadomość, to będziemy mieć dostęp do lepszej technologii. Tak? Bardzo dobre.
Bardzo dobre pytanie, bo tutaj wcześniej ktoś zadał, co się dzieje co te 7 lat, prawda, odnawia się to wszystko, ale jak popatrzymy na cykle większe, tych 700 lat, to proszę zwrócić uwagę, że na przykład kukurydza była kiedyś naturalna, bez nie GMO, czyli niemodyfikowana genetycznie. Później pojawia się epoka sprzyjająca temu, że ludzie zaczynają władać przyrodą i żeby nam odebrać możliwość wolnego uprawy kukurydzy i modyfikują ją w taki sposób, żeby po prostu, czy to owiec, czy pszenica, żeby to źdźbło już nie wyrosło, prawda? Tylko żeby kupować cały czas nasiona. I tutaj natura niestety jest nieubłagalna co do tego i pokazuje to efekt Ebnera, bo też wiele lat się tym zajmowałem, mam nawet kilka urządzeń do tego efektu. I tam jest bardzo ciekawa rzecz, że oni zauważyli, że większe promieniowanie, czy nawet uderzenie pioruna w wodę, czy w jakąś roślinę powoduje jakby kompletny reset tych wszystkich nakładek modyfikacyjnych, genetycznych do pierwotnego źródła. I nikt tego nie potrafi... Także widzimy to też, może można to odnieść też do sytuacji na zewnątrz, że nasze ciało ma ten oryginalny wzorzec, a przez ostatnie setki, może tysiące lat próbuje się zatruwać żywność, zatruwać powietrze, no właśnie po to, żeby te helisy jednak nie odblokowały się. Także, ale jest to jednak niemożliwe, bo wzorzec pierwotnego człowieka mamy w sobie. Nawet ostatnio się pojawiły informacje, że można już przenosić ileś gigabajtów pamięci w naszych helisach DNA, w chromosomach, co już od 20 lat temu jakoś to wiedziałem, czy mówiłem, że my pamięć przodków przenosimy, całe te informacje mamy w swoich jakby genach, całą historię wszechświata, początku mamy zapisaną u siebie i to technologia tylko nie pokaże i będzie można to wszystko jakby odczytać. I jeszcze ostatnie pytanie od pani Ewy. Czy osoby ze znaków ziemnych, takich jak byk lub panna, mają szansę na związek? Na ile to się może udać? Każdy znak ma taką samą szansę na związek jak inny. Oczywiście, że są pewne specyficzne znaki. Kocie, tygrysy, koty, lwy. To są takie energie, kiedy są mocno agresywne w swoim zachowaniu, ale też mają dużą energetykę w sobie i na przykład kobieta, której dominuje ta energia kocia, to jest energia słońca, że tak powiem, słońce rządzi znakiem lwa, ale w wedyjskiej astrologii są te znaki, tak jakby tygrys reprezentuje dany znak, czy w chińskim, to tutaj jeśli mężczyzna nie będzie miał dopasowania, no to trudno po prostu jest się dopasować i to są tak zwane grupy ryzyka związkowego, ale nie ma, wszystkie znaki tak samo można spasować. Żywioł ziemi to panna, koziorożec i byk. Oczywiście to nie musi być partner, nie musi być z żywiołu ziemi, prawda? Tylko może być z żywiołu, który będzie dopasowany do żywiołu przykładowo pasującego do tego żywiołu ziemi. Ale te osie są bardzo ważne, czyli byk, po drugiej stronie mamy skorpion, mamy lwa, po drugiej stronie mamy wodnika. Także jeśli wchodzimy teraz w erę wodnika, to zobaczmy, że po drugiej stronie mamy królewskiego lwa, i ten lew, i dzisiaj mieliśmy informację o królowej Elżbiecie, która, czy dzisiaj, no w ostatnich tygodniach, która zmarła, ona reprezentowała tą Royal Family, czyli tutaj można powiedzieć, jest to powiązane ze znakiem lwa, a tutaj mamy erę wodnika, czyli jeśli tu się wydarzają po tej stronie takie symptomy, oznacza to, że ta era wodnika się wzmacnia i coraz mocniej tutaj postępuje do przodu. Już mam tutaj informację, że musimy kończyć. Także bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję, że... Thank you.